Witam Was serdecznie w kolejnym poradniku jeździeckim i skrowym. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować już bardziej zaawansowany trening. Trening na kontakcie, w którym pokażę Wam pracę na różnych długościach wodzy. Od wydłużenia wodzy, obniżenia szyi, po podniesienie potylicy, podniesienie szyi, podniesienie przodu i zaangażowania zadu. Więc zapraszam Was do oglądania. Chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób powinniśmy pracować z koniem. Zdecydowanie trening powinien przebiegać w taki sposób, że powinniśmy jeździć na różnej długości wodzy. Co to oznacza? Oznacza to, że naszym priorytetem powinno być najpierw, najprościej mówiąc, włączenie zadu. To, żeby koń zaczął angażować zad, szedł aktywnie i my powinniśmy zaczynać tak naprawdę od rzucia z ręki, od dłuższych linii, rozciągania górnej linii grzbietu do tego, żeby koń zaokrąglał sylwetkę, unosił plecy. Uzyskamy to dopiero w momencie, kiedy odpalimy zad, tak? Odpalimy aktywność, tak żebyśmy prowokowali konia do tego, by unosił przód, czyli żebyśmy mieli takie uczucie, że koń wychodzi z kłębu do góry, że szyja się unosi, ale i też powinniśmy pracować w taki sposób, że koń raz idzie na dłuższej wodzy, raz unosi szyję. Co to ma na celu? Ma na celu to, by wzmacniać mięśnie grzbietu konia, wzmacniać mięśnie brzucha zdecydowanie i mięśnie zadu oraz mobilność szyi, prowadzenie konia w taki sposób, żeby mieć kontrolę nad łopatkami, tak? Czyli, że jak rozpoczynamy trening, chcemy na dłuższej linii popracować, no to koń obniża głowę i podąża za kontaktem. Czyli chcemy, żeby koń był przepuszczalny i akceptujący rękę. Błędem jest myślenie, że musimy trzymać konia na kontakcie. Rozumienie prawidłowego kontaktu to jest to, że koń niesie wędzidło. My czujemy ten kontakt, tak? Czujemy język konia, czujemy to, jak on przeżuwa, ale musimy w taki sposób pracować dosiadem, od łydki, właśnie do ręki, mówiąc najprościej, by koń był w stanie akceptować rękę. Nasza ręka musi być zachęcająca, ale w momencie, kiedy my wydłużamy wodzę, koń powinien podążać za tą ręką. Nie uzyskamy tego w sposób siłowy, nie uzyskamy tego majzlując konia, ustawiając konia, gdzie często niestety pojawiają się błędy typu działanie prawo-lewo i trochę siłowe ściąganie wodzy do siebie tak, żeby koń obniżył głowę i skupiania się na tym. Jeśli nie zaangażujemy zadu, jeśli nie będziemy dbali o to, żeby nasz dosiad był podążający i taki, że zachęcający konia do tego, by unosił grzbiet, by pracował grzbietem, niestety nie uzyskamy ani samoniesienia, ani rozluźnienia, ani tak naprawdę prawidłowej dążności ruchu naprzód, czyli aktywności zadu. No i co za tym idzie, nie dojdziemy do prawidłowego zebrania konia, tak? Czyli do najwyższego podstawienia zadu. Musimy mieć to na uwadze, że koń najpierw musi akceptować kontakt i my jako jeźdźcy musimy skupić się maksymalnie na tym, by nasz dosiad był prawidłowy, nasz dosiad był lekki, podążający i obojętnie czy pracujemy w półsiadzie, obojętnie czy pracujemy w pełnym siadzie, ale musimy mieć lekką, przepuszczalną rękę. Co za tym idzie, musimy dbać o to, żeby nasz timing był w odpowiednim momencie odpalany, tak? Czyli nasza ręka musi być na tyle czuła w pracy z koniem, żeby nie zaciągać jej. Moment, w którym czujemy opór w pysku, to nie jest to, że koń jest twardy w pysku, tylko to jest to, że zaczynamy usztywniać ciało konia, że koń się zaczyna napinać i musimy zrobić wszystko, by konia rozluźnić. Możemy zrobić ustępowanie, możemy zrobić zwrot na zadzie, zwrot na przodzie, tak żeby mobilność łopatki poprawić, tak żeby unosić przód, a co za tym idzie, żeby koń odpuścił w boku, czy w prawym, czy w lewym, tam gdzie czujemy opór. Tutaj na filmie pokazuję Wam obniżenie głowy i podniesienie. Pamiętajcie, że unoszenie szyi, tak, czyli jak galopujemy i pracujemy w rzuciu z ręki, koń obniża, my wydłużamy wodzę i koń bardzo fajnie podąża, my nie podnosimy ręką konia, my stopniowo nabieramy wodzę, owszem, ale my musimy wtedy aktywizować zad, tak, łydką, dosiadem wyjeżdżać konia tak jakby do góry i do przodu, żeby on zrozumiał, że on ma unieść szyję. I wtedy stopniowo skracamy wodzę i
prowokujemy konia do tego, żeby on przeżuwał, ale uniósł głowę, tak, żeby potylica była najwyższym punktem. Ja Wam pokazuję na tych filmach tak naprawdę trzy etapy, nie? Bardzo niski galop, niskie ustawienie, potem troszeczkę wyższe i najwyższe, które mogę zaproponować na ten moment etnie. Każdy koń, zależy na jakim stopniu jest ujeżdżony, możemy od niego wymagać różne stopnie właśnie uniesienia i obniżenia szyi. Ale cała piramida ujeżdżenia mówi o tym, że my, żeby dążyć do wyprostowania, do zebrania, do aktywizacji prawidłowej zadu, musimy przejść te wszystkie etapy. Rozluźnienie, wyprostowanie, impuls, tak, kontakt i jazda na wprost, tak, żeby dojść do zebrania. I jeśli my mamy braki w dosiadzie, braki w prawidłowym działaniu łydki, niestety bardzo ciężko będzie nam uzyskać taki efekt, czyli moment, w którym my odpuszczamy, koń bardzo chętnie idzie za ruchem ręki, za ruchem naszego dosiadu. W momencie, kiedy my aktywizujemy zad i działamy półparadą, koń unosi głowę i powinien zostać w tym ustawieniu i sam się nieść. Uczucie jest genialne, ponieważ czujemy wtedy, że tak naprawdę nie mamy nic na ręce, bo ręka powinna być z przodu i my jedziemy konia od łydki, od zadu do ręki, tak żeby koń sam się unosił, wychodził z kłębu, prawidłowo galopował. Dobry, rozwojowy trening konia właśnie powinien polegać na tym. Nie możemy też wymagać na każdym treningu, że och, dzisiaj pracujemy w zebraniu i będziemy tylko jeździć w wysokim ustawieniu. To jest nieprawidłowo, ponieważ dążymy do takiego wtedy dużego zmęczenia mięśni i do niestety generowania napięć. Koń w momencie, kiedy sprzęgla swoje siły, żeby się podstawić, zebrać. Oczywiście on chwilę może pracować, może dłuższą chwilę, tak? Koń, który już jest zaawansowany, może przejechać cały program czworoboku, który trwa 5-6 minut w całym podstawieniu. Ale nie możemy wymagać od konia całej godziny pracy na krótkich wodzach i na wysokim ustawieniu. Dlatego ważne jest to, żeby w szczególności rozgrzewka, praca taka, która przygotuje konia w danym momencie do tego, by pracował w zebraniu, powinna być właśnie na różnej długości wodzy. Powinniśmy konia wypuszczać, unosić, tak żeby koń magazynował energię, ale żeby dawać temu koniowi możliwość odprężenia się, rozluźnienia, puszczenia mięśni, chwilę odpoczynku. Niskie ustawienie w galopie pozwala koniowi troszeczkę odpocząć, tak naprawdę, pozwala koniowi trochę rozluźnić, rozciągnąć mięśnie i żeby moment, żeby móc potem od niego wymagać zebranie i wyższe ustawienie. Pamiętajcie, że takie treningi są bardzo wymagające dla ciała konia. Czy to jest koń bardzo doświadczony, czy to jest właśnie młody koń, to musimy pilnować tego, żeby nie przedłużać. Czujemy najlepszy moment, koń świetnie podąża, świetnie idzie za ruchem. Pamiętajcie, nagradzamy, głaszczemy, przechodzimy do stępa, dajemy koniowi odpocząć. To Wam pokażę młode konie, czyli Batalia i Daisy, z którymi jesteśmy właśnie na tym etapie, że już możemy trochę więcej wymagać. I tutaj prezentuję Wam galop młodego konia, który jest wypuszczany do dołu i uniesiona szyja, wysyłanie konia do przodu, tak żeby zaktywizować zad, żeby ruchy były sprężyste. Chcemy, żeby koń poprzez działanie dosiadu i łydki półparady nie był mocniejszy, silniejszy do przodu, tylko właśnie, żeby zaczął unosić nogi, aktywnie je zginać, żeby prawidłowość półparady była zachowana. Czyli w momencie, kiedy my zamykamy konia między łydkami i wyjeżdżamy go do ręki, działając półparadą, powodujemy, że koń bardziej podstawia się, unosi przód i ten ruch jest bardziej ekspresyjny, a niekoniecznie idący naprzód mocno, tak? Musimy to umieć rozgraniczyć. Pokazuję Wam te pary, pokazuję siebie na etnie i dziewczyny po to, żebyście widzieli różnicę między młodymi końmi a doświadczonym starym koniem, najprościej mówiąc, bo etna już jest doświadczonym starym koniem, 13-letnim, a tutaj macie 5-latki pokazane, które wchodzą dopiero w świat zebrania, podstawienia, angażowania mocnego zadu i tego, w jaki sposób powinny być konie uczone właśnie półparady. Półparada to nie jest majzlowanie, pamiętajcie, to nie jest dziabanie konia po pysku, tylko to jest jazda od łydki do zachęcającej ręki. Paluszki mają działać jak sprężynki i zachęcać konia. I w szczególności jeśli chodzi o młode konie, to właśnie musimy to w taki sposób robić, że
Zaczynamy od rzucia z ręki, wynosimy konia do góry, aktywnie jedziemy go do przodu i znów skracamy, wyciszamy i staramy się znów obniżyć głowę do rzucia z ręki. Rzucie z ręki, Daria. I Hania, i teraz podnosimy, tak? Idziemy do góry. Do góry. Tak, tak. Do góry. Tak, super. Do góry, super. Widzisz, jak ona zaczyna się ruszać? Świetnie. I wypuszczaj, wydłużaj, wydłużaj. Super. I znów unosisz. Półparadka, półparadka, półparadka. Do góry. Do góry, tak. I kontakt, równo, rytm, rytm, rytm. Do góry, do góry, do góry. Tak, super. I znów rzucie z ręki. Raz, raz. Bardzo dobrze, Hania, świetnie. Pogłaszcz, przerwa. Bardzo dobrze, jeszcze, tak, niżej. I powolutku nabierasz i podnosisz konia. Oczywiście od łydki, od dosiadu, równo, rytm, półparadka, nie przyspieszasz, Daria. Pamiętaj, że chcesz działać tak dosiadem, że ona, o właśnie, tak, tak, super. I znów obniżasz, obniżasz. Pamiętaj, odprowadzaj wewnętrzną rękę, wydłużasz wodze. Super. I znów nabierasz kontakt i potylica najwyższym punktem. Wyżej, wyżej. Łydka, półparada. Odpuszczaj troszkę tą wewnętrzną wodzę. Łydka, półparada. Tak, super. Bardzo dobrze teraz, Daria. I znów rzucie z ręki. I rzucie z ręki. Wydłużasz, wydłuż, wydłuż. Nie trać tempa. Tak, super. Bardzo dobrze, Daria. Przerwa. Moi drodzy, podsumowując, to trening na różnej długości wodzy jest typowo treningiem przygotowującym konia do wyższych elementów, przygotowującym konia do maksymalnego zebrania, zaangażowania zadu, ale też do tego, by stały się atletami te konie, żeby wzmacniały mięśnie grzbietu, mięśnie brzucha, mięśnie zadu, mięśnie szyi, żeby potrafiły rozumieć, jak działa prawidłowa półparada, że koń musi wtedy iść z łopatki do przodu, ale poprzez sprzężenie właśnie do siadu, do ręki. Takie treningi są niezwykle ważne i one pomagają nam nauczyć konia właśnie tak zwanej przepuszczalności, lekkości, tak, pracy na pięknie ugiętych stawach, pracujących stawach. I to Wam życzę. Mam nadzieję, że widzieliście różnicę na tym treningu, że naprawdę konie dobrze prowadzone na różnej długości wodzy stają się coraz lepsze, stają się coraz lżejsze i coraz bardziej przyjemne do jazdy. Moi drodzy, to na tyle. Jeśli macie pytania do mnie, macie jakieś zagwozdki, czegoś nie zrozumieliście na tym filmie, piszcie w komentarzach, piszcie. Ja będę odpisywać, podejmijmy dyskusję na temat pracy właśnie na różnej długości wodzy, na tym, w jaki sposób konia prawidłowo prowadzić. Ja tymczasem, moi drodzy, się żegnam. Dziękuję, że jesteście. Klikajcie na nasze strony, wchodźcie na nasze strony i subskrybujcie nasz kanał. Ja tymczasem się żegnam i do zobaczenia.